moi drodzy, z tej strony Kina. Witam was w randomowej kinie dzisiaj z gry Titanfall 2. Słuchajcie, ja gdzieś tam część gry widziałam u Kamila i stwierdziłam, że kurde, ta gra podoba mi się do tego stopnia, że muszę w nią zagrać. Takie połączenie Mirror's Edge'a plus strzelanie, plus mechy i w ogóle pro elo elo. Podobno ma, znaczy gdzieś tam widziałam też u niego jakiś czas temu coś z trybu online, możliwe, że coś się pojawi. Natomiast dzisiaj chciałam ruszyć z kampanią i myślę sobie, że kampanię dokończymy sobie na streamach. Ale dobra, startujemy. Tak, bo przeszłam tylko pół tutoriala. To w sumie można na razie zostawić w filmie. Wiele rzeczy widziałem na polach bitewnych Kresów. Pilot jest tam najgroźniejszym drapieżnikiem. Szybki i zwinny. Pełen gracji, ale zabójczy. Cała ja. Spostrzegawczy. Sprytny. Nieugięty. Piloci widzą świat inaczej. Strome ściany są dla nich narzędziem zasadzki. Piloci walczą inaczej. Wyćwiczeni w zwodniczych manewrach potrafią wywieźć w pole nawet przeważające siły wroga. Ale to, co naprawdę odróżnia pilota od wszystkich trepów i maszyn na polu bitwy, to jego więź z Tytanem. Aż mi czary przychodzą. Połączony z Tytanem może ustąpić tylko ogromnej przewadze liczebnej albo równemu sobie. Kresy są jedynym domem, jaki znam. Przez lata IMC niszczyło nasze ziemie. Odbierało nam zasoby, zatruwało i niszczyło nasze planety. Zabijało nas za każdą próbę oporu. Pomimo bitwy na Demeter i późniejszych zwycięstw, daleko jeszcze do pokonania IMC. Się ich rozdłubi. Teraz służę jako strzelec w ruchu oporu i walczę o wolność Kresów. Jeszcze długa droga do zostania pilotem. Ale kiedy ten dzień nastąpi, mam nadzieję, że okaże się godny. Ogólnie gra jest w produkcji jej, standardowo dziękuję jej za podrzucenie mi gierki. No nie ukrywam, że jestem nią zajarana i wczoraj tak naprawdę totalnie zmęczona wieczorem, kiedy ta gra mi się pobrała, bo sobie odpaliłam i tak zaczęłam grać w ten samouczek, zaczęłam i tak grałam i tak, dlaczego jest ta godzina, może jeszcze zrobię z niej live, ale stwierdziłam, że kurczę, w sumie to właśnie fajnie będzie, kiedy sobie zacznę od randoma, a resztę dokończymy sobie na strumyczka. No to jazda, Cooper. To ja. Niech to. Statek musiał zresetować kapsułę symulacyjną. Trzeba ją skalibrować. Spójrz w światełko. Wszystko gra, Cooper? Tak. Dobra, to zaczynamy. Sprawdźmy, ile udało ci się zapamiętać. Stawiam wszystko. Łącze neuronowe. To coś podobnego do połączenia z Tytanem. Czy ja... O! Co ja chciałam? Po pierwsze to mam... Aby się czegoś nauczyć, potrzebny jest odpowiedni nastrój. Sugerujesz coś. Znacznie lepiej. Technicznie rzecz biorąc, nie powinienem cię szkolić, ale widzę w tobie potencjał.
Czas przyspieszyć. Włączam pakiet skokowy. Pakiety skokowe działają na zasadzie zmniejszonej stabilności. Gdy już pakiet dopasuje się do twoich ruchów, zwiększona mobilność stanie się czymś naturalnym. Jupiej. Piękne miejsce, prawda? Tak wspominam mój dom, Harmonię. Dobrze, tak trzymaj. Widzisz, jaki mi rozacz. Tędy, schyl się. Te ślizgi są po prostu cudowne. Prosty podwójny skok, podążaj za duchem. Plus double jump. Ta gra ma wszystko to, co ja kocham. Double jumpa, bieganie po ścianach, fajne wślizgi. Plus graficznie no. Nie idzie zgodnie z planem. Musisz umieć korzystać z każdej broni, jaką znajdziesz. To tylko kilka rodzajów broni, z którymi miałem do czynienia. Czas na strzelnicę. Myślę, że to. Ładuj broń. Standardowe przeładowanie. Aby zwiększyć precyzję, korzystaj celowo. Spoko, radzę sobie. No chyba, że muszę. Dobra, poćwicz ile chcesz, a potem jazda na tor przeszkód. Nie, ja już chcę na tor. Ja już chcę na tor. Już chcę, już chcę. Dobra, mam dziś dla ciebie nowy tor przeszkód. Czas wynosi 2 minuty. Zmieścisz się przechodzić. Moim rekordem było 50 parę sekund. Znajdź własną drogę. To idziemy te... Nie! Najważniejsza jest równowaga. Umiejętności te ćwiczymy na torze przeszkód, póki ich nie opanujemy. Brawo, ja. Zapomniałem z tym kontrolem. Spróbuj. Nie wiem, czy powinno mi wszystko rozwalać, czy też nie. Nie tu lecę, szlak. Nie, to będzie zły czas, chyba nawet gorszy niż miałam za pierwszym razem, jak grałam. Nie tu lecę again. Co ja? Co? Granie i komentowanie takie... Nie, no naprawdę miał... Nieźle. Widzisz tę tablicę wyników? Pobiłeś rekord. Każdy ma swoje słabe i mocne strony, więc zrób to kilka razy z różnymi zestawami broni. Przebiegniemy się jeszcze raz. Wynik. Spójrz na tablicę. Kiedy skończysz, pokażę ci coś wyjątkowego. Nie wiem, czemu się wali z bliska. Dobra, olas go. W ogóle mogę spróbować olas tych wszystkich typów i zobaczyć, jak wtedy na tym wyjdę. W sensie, no, może nie wszystkich, ale przynajmniej część z nich. No, możesz spaść w takim miejscu. Wiesz co, Cooper? No i tak dupy nie urywa, ale no, jest lepiej niż było. To masz już dość? Tak. Jestem gotowa. Dobrze, to ci się spodoba. Zwarta i gotowa. Dawaj. Damy. Wezwijmy jakiegoś. Najwyższy czas, jestem gotowa! Jestem gotowa.
Tak, trzyma. Ale najpierw przyda się trochę więcej miejsca. No to dawaj! Dawaj! To mój partner, BT, klasa Vanga. Siema, BT. Własna technologia ruchu oporu. Pierwszy model Tytana, który zaprojektowaliśmy. Okradać IMC. Dalej, nazwij swojego pierwszego Tytana. Spójrz tam, w górę, tam jest. Leci! Dobra, strzelcu, przed nami chwila prawdy. Wyciągam cię. Się zjebało. Cooper, gotuj się! Spokojnie, ko. Daj mu chwilę. Dopiero co był przygotowany. Wierz mi, będzie gotów. Tak jest. Jestem. Ale ja chcę w Tytana. Mordują nas. A przynajmniej próbują. No to good luck and have fun. Dobra sesja. W końcu się nauczysz. Zrobimy z ciebie pilota, młody. Ale nie dziś. Nie ma czasu. Lasty może. Anders. Skurczybyku, do zobaczenia. Zobaczymy dziś nową planetę, a może nawet na niej zginiemy. Uwielbiam takie optymistyczne podejście. Widzimy się zobaczymy na dole. Zobaczymy planetę, albo będzie zgoda. Powodzenia. Taka sugestia. Z tej kabiny, Cooper. Widzimy się w transportowcu. Już. Lecę pędzem, lecę pędzem. Ach chuj. Co te gry ze mną robią? Co wy ze mną robicie? Ostatnio jestem niespełna rozumu. No to akurat nie przez was. Przeczytam Planeta Tyfus. To jest cel podróży Planeta Tyfon. Misja wsparcie piechoty dla ściśle tajnej operacji SRS. Okupowany przez IMC, obszar Kresów. Gra już nam sugeruje, co będziemy często robić. Nie, ale jest to kolejna produkcja EA, która ma ścieżkę dźwiękową, która mi się podoba. Tak zastanawiałam się, dlaczego mam taką kamerę, że na zasadzie nie siedzę w kapsule, a tu widzicie. Kapsuła ratunkowa. Jednostka medyczna aktywowana. Pasażer. Strzelec Jack Cooper. Numer służbowy 20-131. Stabilizacja. Podam 250 mg. Sans superwizji. Super, kurwa. Zajebiste objawy uboczne na polu walki. Jakie gra mi ebnęła ustawienie graficzne? Chyba za wysokie. Chyba zdecydowanie za wysokie. Thank you.
przycina, bo grafika, czy przycina, bo... Cooper, ja się też przycina. Właśnie ktoś na mnie wylądował tytanem. Lastimoza, zbliżają się tytany. To łowcy Alfa. Przyjąłem, BT. Najemnicy. Uważaj, Cooper. BT, lecimy. Jaki mały prosiaczek. Jak w Far Cry'u. W Far Cry'u też byli ziomki, które bitelały ucho. 18 godzin, zanim Arka będzie gotowa do transportu. Czyli mam 18 godzin, żeby was rozdupić. Ej, Lichter! Mam... Zostaw te zwłoki, popaprańcu jeden. Robota czeka, tak? Nie płacą nam za usuwanie ciał, dobra? Chodźmy. No dzień dobry. Przekazuję dostęp nowemu pilotowi. Łączę... Bravo Tango 7274. Dobrze, że przeszło, żeby Cooper, to powiedzieć. Weź mojego tytana. Weź mój hełm i pakiet skokowy. Żarty się skończyły. Opiekuj się nim. Czy powiem wam tak, z jednej strony bardzo fajnie, że pierdyknął mu grób, z drugiej strony ma 18 godzin, żeby coś tam poogarniać, a ten se napierdziela kamyczkami, no. Lekki skok mamy, ale double jumpa nie mamy. Niski poziom mocy. Ty, ja czaję. Widzę, że ustawienia graficzne przy nagrywaniu niestety są do zmiany, ale może damy radę pocisnąć jeszcze chwilę. Tak się zastanawiam, czy coś tak dobrze, gdzie muszę skoczyć.
Przenosimy się do nadajnika AM 772-981. Coś nie słyszy? Co to za smog jest, kurwa mać? Przypomnę, że... Że nie mam double jumpa. Nie, ale to przemieszczanie się po ścianach jest tutaj tak intuicyjne i przyjemne. Znaczy, chciałam wam pokazać, że w grze da się umrzeć. Jakbyście się zastanawiali. To IMC decyduje, dla kogo pracujemy. Więc co? Medal już dostanie. Nieważne, kto wydaje rozkazy. List z tajemnikami czy generał Marder. My, piechurzy, i tak dostaniemy ten sam show. Ważne, żeby to ustrojstwo w górach zostało uruchomione zgodnie z planem. Myślicie, co to technika? Rebeliantów. Znajdziemy. Poddajcie się i włóżcie broń. Nie stawiajcie opór. Będziemy strzelać bez ostrzeżenia do każdego uzbrojonego żołnierza. Uwaga, z tyłu! Pilot ruchu oporu! Nie, ale łapę to, on ma taką, że coś takie gongi zapierdziela, że aż miło. Chciałabym pokazać, że w taki oto sposób też można zginąć. Jakbyście mieli jakiekolwiek wątpliwości. Może ich po prostu wystrzelam, zanim tam będę szła jak debil. No wystaw łeb. W drugą stronę, wiecie? Nie pytajcie, co ja tutaj odpierdoliłam. Czy oni wyrzucają z siebie jakąś broń może? Mówiłaś? Coś takiego będzie dla mnie. Okej, jakieś drony. Czy tam był gdzieś jeszcze jakiś typek? Mamy double jump. Chyba
tutaj ich wykończą. Czego do mnie? Tamtego! Tamtego miałeś! Jednak chcę tą broń. Powiem, że no ładnie tu jest. Chcesz zaraz nie zginął, przecież jestem lamusem. Wo! A ty wciul mi stąd, idźmy stąd. Rozumiem, że to jakiś nasz przekaz się łączy z ich przekazem. Gdybyśmy się nie zjednoczyli, a Jemski wybiłoby nas, co to jest lepo, bo czas jest dla. Bo ja nie mam amunicji i... Nie ma mowy. Nie takie były rozkazy bliska. Nie boję się go ani żadnego innego na imię. Drogi pilot wykryty! Niski poziom mocy. Już ci wsadzam. Jezus, mi się zrobiło pół godziny nagrania? Fuck. Dwie trzecie mocy. Inicjowanie rdzenia danych. Układ optyczny aktywny. Ustawiam ostrość. Żyjesz, pilocie? Tak. Kim jesteś? Jestem BT-7274. Tytan klasy Vanguard SRS Korpus Łupieżców. Możesz mnie nazywać BT. Możesz mnie nazywać Kina. Okej. Moje systemy się uruchamiają. Trzecia bateria przyspieszyłaby proces. Zostanę tutaj. Dobrze. Okej. Dopóki nie odzyskam mobilności, będę cię wspomagał przez radio. Dobrze. Mamy punkt zapisu, więc tutaj sobie skończymy. Jak mówiłam, będę chciała tą grę na pewno kontynuować na streamach. I cóż, standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę niewidziane. Pozdrawiam was, kino, trzymajcie się i cześć!